Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Zaczynamy za chwilę nasz webinar o tym, jak nie zwariować w globalnym świecie. Taki trochę przewrotny tytuł. Już spływają pierwsze powitania. Dzień dobry. Proszę może powiedzieć, czy nas słychać, czy nas widać? Takie wstępne techniczne pytania, zanim się wszyscy zdążą połączyć się z dźwiękiem. I dołączyć. Wspaniale, dziękujemy bardzo. Słychać nas i widać i słychać. Dzień dobry. Mogą Państwo też napisać, skąd się Państwo z nami łączą. Będzie nam bardzo miło zobaczyć, gdzie nas widać i słychać, w jakich miastach. Miechów się zgłasza. Witamy serdecznie. Zgorzelec, Busko-Zdrój, Tychy, Biłgoraj. Opole widzi i słyszy nas również. Dąbrowa Górnicza, Rybnik. Bardzo się cieszymy. Cały czas dołączają do nas nowe osoby. Sulejówek też się zgłasza. Jenina z województwa lubuskiego. Bardzo nam miło. Bardzo się cieszymy. Osiek Wielki też się zgłasza. Dzień dobry. Coraz nas więcej się robi. Damy jeszcze może chwileczkę na to, żeby się dołączyli wszyscy i mogli połączyć. Trzebnica i Płock również się zgłaszają. Bardzo nam miło Państwa widzieć na czacie, bo nie mamy szansy Państwa zobaczyć. To ja może tak od razu takie dwie techniczne sprawy poruszę. Widzimy się dzisiaj w takiej formie webinaru, czyli mogą Państwo do nas pisać na czacie, nie mogą Państwo niestety zabierać głosu, ani my nie możemy się z Państwem zobaczyć, ale ta forma czatu, jak pokazują nasze ostatnie doświadczenia, też jest bardzo taka wdzięczna do zagospodarowania, bo nasi uczestnicy dosyć aktywnie uczestniczą w webinarach, z czego się bardzo cieszymy. Podczas trwania tego webinaru również będziecie mogli Państwo na czacie pisać swoje pytania, może komentarze. Nasza panelistka, którą za chwilę przedstawię, będzie się odnosić do tych komentarzy i do tych pytań w miarę możliwości na bieżąco podczas prowadzenia prezentacji, prowadzenia wykładu. A to, co nie zostanie poruszone, ja postaram się zebrać w kilku takich pytaniach podsumowujących i chwilę na sam koniec przeznaczymy właśnie na te pytania, które jeszcze nam pozostaną do omówienia. Może Państwa coś zainteresuje żywiej podczas samego wykładu i samej prezentacji. Widzimy się dzisiaj z Państwem z okazji Festiwalu Internetowego Tygodnia Edukacji Globalnej, który współorganizujemy. Tegorocznym hasłem festiwalu jest Pokój dla Planety, Planeta Pokoju. To jest nasze ostatnie spotkanie webinarowe dziś. Jest to drugie spotkanie, trzecie w zasadzie spotkanie webinarowe dla nauczycielek i nauczycieli, a jest z nami dr Magdalena Budziszewska. Witam bardzo serdecznie. Dobry. Dr Magdalena Budziszewska jest psycholożką i badaczką związaną z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I pani doktor bada nasze emocje i postawy związane z tym, co dzieje się we współczesnym świecie, czyli nie tylko ze zmianą klimatu, ale ze wszystkimi wyzwaniami globalnymi, które nas zalewają zewsząd i z mediów, i nie tylko z mediów. I zaprosiłyśmy panią doktor właśnie w kontekście tych zmian i tego zalewu informacji i stresu klimatycznego, i nie tylko klimatycznego, żeby podpytać, co my w zasadzie przeżywamy, kiedy to wszystko do nas dociera, kiedy w tym jesteśmy, tkwimy i kiedy, tak jak Państwo, uczymy o tym i rozmawiamy o tym z młodzieżą, jak sobie w ogóle radzić z tym, jak zachować zdrowie fizyczne, psychiczne, jak się nie dać temu i jak odróżniać to, na co mamy wpływ, od tego, na co nie mamy wpływu i jak się w ogóle w tym wszystkim zachować. Dlatego obiecujemy, że nie będziemy straszyć. Chyba mogę to od razu powiedzieć, że nie będziemy na pewno straszyć, nie będziemy potęgować tych negatywnych emocji, których i tak mamy nadmiar. Jeśli chodzi o te wyzwania globalne, spróbujemy poszukać
odpowiedzi na to, jak my możemy odpowiadać na te globalne wyzwania i jak możemy opiekować się sami sobą, a także naszymi uczniami, z którymi rozmawiamy na te tematy. Nie będę już więcej zabierać czasu. Oddaję głos pani dr Magdalenie Budziszewskiej. Mam nadzieję, że wprowadziłam dostatecznie do tematu i wprowadziłam naszą wspaniałą prelegentkę. Jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne, że dr Magdalena Budziszewska jest redaktorką i współautorką takiego podręcznika do edukacji klimatycznej, Klimatyczne ABC. Mam nadzieję, że gdzieś linki będziemy mogli do tego dostać. Nasz webinar jest nagrywany, to jeszcze z takich technicznych względów powiem Państwu. Nasz webinar jest nagrywany, nagranie również będzie dostępne po webinarze. Już więcej nie obiecuję, nie wcinam się. Oddaję głos pani dr Magdalenie Buliszewskiej. Dobrze, to dobry wieczór wszystkim i ja też bardzo poproszę, jeśli ja na przykład mój głos będzie się sprzęgał, bo mówię za blisko lub za daleko do kamery, albo coś się będzie działo technicznie, to żeby mi napisać na czacie albo powiedzieć, bo ja tego nie widzę. I też powiem chyba kilka słów o obrazach i o tłach. Ja się łączę z Warszawy, z warszawskiego Ursynowa. Zdaniem niektórych Ursynów jest pod Radomiem, w każdym razie na krańcu Warszawy. To zdjęcie, które widać za mną, takie z gabinetem i kotem, to oczywiście nie jest mój pokój, to jest takie zdjęcie, które zrobili moi studenci, czy właściwie kolaż, bo ten fotel i kot są wklejeni. Jak było nam bardzo źle w pandemii, że pracowaliśmy tylko online, to studenci robili mi tła do Zooma, żeby było weselej i pozdrawiam tych studentów i bardzo ładne tło z kotem mi zrobili. To jest obraz za moimi plecami, a obraz przede mną, czy na prezentacji, to jest znowu zdjęcie wiosennej Puszczy Białowieskiej, które tak po prostu wprowadza miły nastrój, także naprawdę jestem na Ursynowie, wirtualnie w gabinecie z kotem, a myślami trochę również w Białowieży, do której ja zresztą sporo i sama i ze swoimi studentami jeździłam. Tytułem mojego wystąpienia jest Jak nie zwariować w globalnym świecie, czyli o radzeniu sobie ze stresem nie tylko klimatycznym. Ja wprawdzie trochę jestem panią od klimatu, w sensie osobą, która ze względu na wielką złożoność tych wszystkich rzeczy stara się fokusować na tym klimacie, ale myślę, że w tym, co opowiem, okaże się, że wszystkie te rzeczy są tak mocno ze sobą powiązane i podobne. No właśnie, ze stresem nie tylko klimatycznym to jest taka grafika, którą być może część z Państwa widziała albo nie, bardzo nowa, bo pokazująca taką koncepcję granic planetarnych, czyli takich sfer, w których ryzyka związane ze środowiskiem są tak duże, że mogłyby zagrozić równowadze całej planety. I to jest praca, którą w Sztokholmie tworzy takie Centrum Planetarnej, powiedzmy, odporności, Rick Stroma i współautorów. I ta praca pokazuje w ogóle, że to nie zmiana klimatu, ale jeszcze kilka innych rzeczy. Na przykład, to jest oczywiście nieczytelne na tej zbyt drobnej grafice, ale na przykład zaburzenia związane z utratą bioróżnorodności stanowią najbardziej naruszone granice planetarne, a jednocześnie zmiana klimatu jest również częścią tego obrazka i się dokłada. I mamy tutaj tych przekroczonych granic całkiem dużo. I to jest trochę wokół takiej myśli, że właściwie wszystko, czego słuchamy od naukowców zajmujących się środowiskiem, jest w ostatnich latach coraz bardziej alarmistyczne, pokazujące, że no właśnie, przekraczamy granice, czy naciągamy mocno. I w związku z tym ja mam tutaj taki tytuł Zmiana klimatu i globalne problemy, żeby powiedzieć i właściwie wyjść od takiej tezy, że ta wiedza o tym wszystkim, którą mamy w różnym stopniu, ale w szczególnie dużym stopniu mają ją osoby, które się zajmują właśnie edukacją, czy to klimatyczną, czy globalną, w tym naukowcy, w tym dziennikarze, w tym nauczyciele. I właściwie takie badania robiliśmy nad nauczycielami i ich percepcją edukacji klimatycznej i wyszedł nam taki smutny wniosek, że część tych nauczycieli wręcz mówi o takiej obawie związanej z przekazywaniem wiedzy o tych problemach.
I moja magistrantka, która te badania robiła, skomentowała, że tak daleko, żeśmy zaszli ze światem, że już nawet nie same problemy, ale wiedza o nich wydają się być jakoś tam groźne. No niemniej, kiedy rozumie się właściwie nie tylko skalę wielkości i skalę czasową, ale takie mechanizmy społeczne czy ekonomiczne, które wiążą się ze zmianą klimatu i innymi globalnymi problemami, a które w skrócie można ująć taką podstawową zasadą ekologii, znaczy wszystko jest ze wszystkim powiązane. Migracje są powiązane z wodą, woda jest powiązana z klimatem, klimat jest powiązany z ekonomią, bo jak jest, są mniejsze plony zbóż, to jest większa inflacja, a w niektórych miejscach w ogóle brakuje żywności, więc te sprzężenia zwrotne i skale czasowe są ogromne. No to może nas rozboleć głowa, albo można się przestraszyć. I to jest coś takiego, co Timothy Morton nazwał, czy on nazwał zmianę klimatu hiperobiektem. Hiperobiektem, czyli czymś w rodzaju czarnej dziury, ja to tak spolszczam. Czyli taką sprawą, która jest jednocześnie zbyt wielka, bo obejmuje właściwie wszystkie dziedziny naszego życia, że trudno jest nam zobaczyć, bo to jest za duże, w jakimś sensie przerasta nasz umysł, a z drugiej strony jest to coś, co wpływa na wszystko inne. I rzeczywiście, o czym zaraz powiem, jak pisaliśmy podręcznik dotyczący zmiany klimatu, to właściwie wychodziło nam, że musimy napisać podręcznik dotyczący wszystkiego. Ekologii, ekonomii, technologii, bioróżnorodności, każdego właściwie tematu. Robiliśmy taki przegląd kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Archeologia, bibliotekoznawstwo, muzykologia i nie znaleźliśmy żadnego obszaru, którym nie dałoby się wskazać jakichś ważnych i istotnych powiązań. Też oczywiście w kierunkach humanistycznych związanych z kulturą, bo kultura jest jakimś również rodzajem systemu, który jest powiązany z naszym reagowaniem na globalne problemy, naszą umiejętnością kooperacji i współpracy, naszym wyrażaniem emocji. To wszystko sprawia, że z jednej strony ludzie mają dużo błędnych wyobrażeń na temat tych tematów. To znowu sprawia, że łatwo wpadają w takie pułapki bardzo łatwego greenwashingu, znaczy sprzedawania im zielonych rozwiązań, a z drugiej strony, jak próbujemy, zwłaszcza młodszych odbiorców, ale właściwie także młodzież czy młodych dorosłych tego uczyć i uczyć krytycznego myślenia, to myślenie trochę, napisałam, że myślenie boli, w tym sensie, że ono trochę pozbawia nas iluzji. Na przykład okazuje się, że wiele tak zwanych zielonych rozwiązań nie do końca, no właśnie, jest w pełni zielonych. I takie pozbawienie iluzji może być trochę, no właśnie, takie, znaczy, że rzeczywiście jest coś trafnego w tej idei, że z jednej strony jakby jakoś musimy rozumieć globalne problemy, a z drugiej strony, że to rozumienie może być bardzo obciążające i to może jakby przejdę płynnie do pokazania, ja tylko pokażę, to jest klimatyczne ABC. Klimatyczne ABC miało właśnie drugie wydanie. Ta książka jest w otwartym dostępie i to jest po prostu podręcznik, taki interdyscyplinarny podręcznik. Tu są niektóre przedmioty i zagadnienia wypisane, takie, które obejmuje fizykę i chemię, ale również biologię, ekonomię, psychologię, zagadnienia związane z technologią, z socjologią, takim, no pewnie w ponad 20 autorów to pisaliśmy. On jest bardzo ładny, miał piękną zaangażowaną graficzkę, więc takie są w nim ładne slajdy. I ten podręcznik po pierwsze można za darmo pobrać ze stron wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, do czego zachęcam. Trzeba zwrócić uwagę, żeby pobrać drugie wydanie, bo myśmy je mocno zaktualizowali. Jest też strona klimatycznego ABC, taka, którą po prostu łatwo znaleźć, wpisując tą frazę. Ja może potem dodam linka. Ta strona jest o tyle fajna, że jest w ogóle dedykowana nauczycielom i myśmy tam podzielili tą książkę na takie króciutkie, pięciostronnicowe prawie PDF-y, które są po prostu takimi kawałkami materiałów do poszczególnych tematów, tak trochę do jednej lekcji. Więc no, ten temat tłumaczenia złożoności dla mnie i dla moich współpracowników z uniwersytetu zaowocował napisaniem podręcznika, ale jak widać na tym slajdzie, który teraz pokazuję z tym zakrywającym oczy dzieckiem, no, dla wielu ludzi ten temat jest
że woleliby być może tego nie wiedzieć. Znaczy, być może sami też wolelibyśmy część tych rzeczy nie wiedzieć. I to jest taki paradoks, znaczy, że my tego uczymy, ale ta wiedza no jest ciężka i jest też taką wiedzą o tym, że często nie ma takich bardzo, bardzo łatwych rozwiązań. Myśmy na przykład temat rozwiązań w podręczniku potraktowali w taki sposób, że zrobiliśmy taki dość przeglądowy, dyskusyjny, no można powiedzieć, że przegląd różnych proponowanych możliwości działania, nie decydując się jakoś popierać czy wybierać którekolwiek z nich, bo ten temat jest niewiarygodnie złożony i niewiarygodnie spolaryzowany, ale w ogóle no to też pokazuje, jakby część o rozwiązaniach na pewno było trudniej napisać niż część dotyczącą takich podstaw z nauk ścisłych. I poza tym idzie, ja lubię mówić o czymś takim jak krajobraz emocjonalny. Tutaj była Puszcza Białowieska, czyli krajobraz fizyczny, a mamy też krajobraz emocjonalny, mówiący o tym, co się z ludźmi dzieje, co z naszymi emocjami dzieje, kiedy się konfrontujemy z takim poważnym, uniwersalnym zagrożeniem. I teraz to jest nie tylko klimat, nie tylko pandemia, a w ostatnich latach także na pewno temat wojny, właściwie wojen i migracji, które jakoś no, w jakimś sensie wszystkie są jednym tematem. Ja nie wiem, jakie Państwo mają doświadczenia, ale ja mam takie doświadczenia, że dokładnie ci sami studenci, którzy działają ze mną, mamy też koło naukowe UW dla klimatu, które gromadzi studentów i doktorantów chcących działać na rzecz klimatu. No ale to jakby ci sami studenci, którzy angażowali się w działania na temat klimatu, angażowali się też w działania na temat, nie wiem, bagien i lasów i byli i też ci sami studenci stali jakby w Warszawie na dworcach, witać osoby przybywające tutaj z Ukrainy i angażują się w kwestie humanitarne. Więc w jakimś sensie to nie tylko teoretycznie jest powiązane, ale też często ci sami ludzie są obdarzeni taką wrażliwością i empatią, żeby troszczyć się o te tematy. Chyba też w praktyce jest tak, że bardzo duża grupa takich osób zainteresowanych zwierzętami i troską o zwierzęta jest też w tych grupach takich wrażliwych i zaangażowanych, więc jest to jakaś zwierzęco-klimatyczno-społeczna grupa, która jest jakby uwrażliwiona na wszystkie te rzeczy naraz i w związku z tym no, jakby ma 1001 powodów, żeby to również przeżywać. Taką pierwszą emocją, którą wielu ludzi przeżywało chyba w 2019 roku, był w ogóle taki szczyt tego zjawiska. To jest rodzaj takiej paniki, strachu i lęku. Dlatego w 2019, bo wtedy ukazały się dość duże dokumenty naukowe i raporty mówiące o tym, że ten stan klimatu jest bardzo poważny i pojawiły się takie bardzo mocne głosy ze strony świata nauki. One jakby istniały już wcześniej, ale wtedy się jakoś bardzo, bardzo mocno przebiły. I przebiło się też bardzo dużo strasznych w związku z tym nagłówków prasowych. No jakby lęk nie jest tam w sobie czymś złym w tym sensie, że emocje lęku wobec takich rzeczywistych zagrożeń są ewolucyjnie, no one są adaptacyjne w tym sensie, ja lubię mówić, że to się nie bali, nie przeżyli, znaczy nie było, nie zrobilibyśmy ludziom przysługi, mówiąc im, żeby się zupełnie nie bali, kiedy coś, co jest problemem, jest jakieś tam prawdziwe. Natomiast oczywiście lęk, strach, panika mogą przytłoczyć, mogą też zmęczyć, mogą też być nierealistyczne, znaczy mogą być jakoś oderwane od oceny takiej rzeczywistej problemów. Kiedyś było dużo takich lęków środowiskowych, które były jakoś nieracjonalne. Ludzie się bardzo bali, że jakiś, nie wiem, związek chemiczny w otoczeniu na przykład ich zabije albo że jutro umrzemy, bo coś. I nadal tak się zdarza, że czasem ludzie się przerażą czegoś, czego nie ma. Dużo trudniejszym problemem są te lęki dotyczące spraw globalnych, bo jeśli ktoś obawia się wojny, a jest z Ukrainy, albo jeśli ktoś obawia się zmiany klimatu, a jest mieszkańcem planety Ziemia,
To bardzo trudno jest powiedzieć, że jego lęk jest jakiś nadmiarowy czy przesadny, znaczy te rzeczy są po prostu realistyczne. Raczej jest to o takiej umiejętności, żeby jakby ten lęk się pojawił i trochę zniknął. To znaczy, że w przypadku takich silnych emocji nie ich pojawianie się jest problemem, ale to, że ktoś na przykład przeżywa je miesiącami bardzo długo i one są takie same. Bo bardzo często emocje mają taką dynamikę, że jak czegoś bardzo mocno doświadczymy, to osiąga jakiś swój szczyt i to trochę tak jak z wypłakaniem się albo z wyzłoszczeniem się. Znaczy, że jeśli ktoś bardzo mocno przeżywa smutek i będzie bardzo płakał, to trudno sobie wyobrazić, że będzie płakał miesiąc. Znaczy, w większości przypadków ten płacz mu przyniesie ulgę i ta emocja się jakoś zmieni. No więc w tym krajobrazie emocjonalnym tych globalnych zagrożeń jest oczywiście lęk, jest oczywiście smutek, przytłoczenie, bezradność, brak nadziei, takie depresyjne spektrum. Trzeba powiedzieć, że smutek i depresja to są dwie różne rzeczy. Znaczy, i znowuż smutek, tak jak strach, jest w gruncie rzeczy czymś dobrym, tak dziwnie wieczorem mówić, że smutek jest dobry, listopadowym zwłaszcza. Ale smutek bywa bardzo adekwatną reakcją na stratę i żałobę, taką, która nas przybliża do siebie i jakby trochę uczłowiecza te nasze reakcje. I podobnie jak ze strachem, problem jest wtedy, kiedy jest przewlekły, tak ze smutkiem problem jest taki, kiedy to staje się czyjaś jedyna albo dominująca emocja i kiedy ona raczej oznacza jakiś rodzaj takiej przewlekłej apatii niż smutku, bo smutek to jest żywe uczucie, a takie depresyjne uczucia, no to one często związane się są właściwie z nieczuciem niczego, z takim swoistym paraliżem. Niemniej niepewność, dezorientacja, ludzie nie wiedzą, co myśleć, poczucie winy, bo często w przypadku wielu globalnych problemów można mieć poczucie, że się nie zrobiło wystarczająco dużo, poczucie krzywdy, bo z drugiej strony to nie my zdecydowaliśmy, że świat tak wygląda. No i to trochę łączy się w taki kawałek przewlekłego stresu, też zmęczenia i jakby zobaczę, co ja mam na następnym slajdzie przez sekundę, tak. Więc jakby sporo badań empirycznych zrobiono o tych emocjach i na przykład pokazano, że wbrew pozorom, no właśnie, te emocje związane z przeżywaniem globalnych problemów, one nie do końca są tak po prostu jakimś rodzajem patologii, że ktoś jest depresyjny albo lękowy, no i tyle, wszystkiego się boi, to klimatu też. Tylko, że właściwie one są pewnymi korelatami wrażliwości, tak jak ja mówiłam o grupach wrażliwych uczniów czy studentów. To znaczy, że one w badaniach nie łączyły się za bardzo, a przynajmniej nie we wszystkim, z neurotycznością, z jakimiś zaburzeniami. A łączyły się z taką jakby z postawą prośrodowiskową i z otwartością na nowe idee i na nowe doświadczenia. Czyli jakby w ogóle otwartość na informacje przewidywała wrażliwość na globalne problemy, a nie bycie lękowym. I też jest to taki korelat takiej empatii, czyli można powiedzieć, że osoby, które się przejmują takimi bardzo globalnymi rzeczami, także wojnami, mamy wojnę w Ukrainie, wojnę w Izraelu, Palestynie, mamy sytuacje migracyjne na granicach, że osoby, dla których to jest ważny temat, to często są osoby, które mają po prostu wyjątkowo dużą troskę o innych i otwartość na doświadczenie. I tylko nikt nie powiedział, że otwartość i empatia to są cechy, które bardzo ułatwiają życie, być może nie, ale jakby zależy mi, żeby mówić o tych rzeczach pozytywnie, znaczy, żeby zobaczyć, że to jest jakiś zasób, że mamy grupę ludzi, a być może sami należymy do grupy ludzi, którzy się tym przejmują, ponieważ gdybyśmy się tym nie przejmowali, klimatem, przyrodą, wojną, migracjami, no to bylibyśmy trochę takim społeczeństwem psychopatów, to znaczy, a co mnie to obchodzi, nie wchodzi to na moje podwórko, ja sobie to po prostu wyłączę. Więc jakby empatia jest kosztowna osobiście, ale bardzo jakoś pożyteczna społecznie. I tak podsumowując ten wątek, no to mówiłam o tym, że takie przeżywanie jest bliżej zdrowia niż inne reakcje, ponieważ w społeczeństwie jest też bardzo dużo wyparcia i apatii.
I to jest też coś, co mówią nauczyciele. Znaczy oni mówią często, że no tak, ale większość tej młodzieży się generalnie tym nie interesuje. Znaczy oni mają jakieś swoje sprawy i to w ogóle jakby ciężko jest ich w coś wciągnąć. Ale to jest prawda oczywiście nie tylko o części młodzieży, ale też o jakby sporej części dorosłych. Znaczy, że w stosunku do globalnych problemów mamy takie presje społeczne, żeby się tym nie zajmować, że to nie twój biznes. Znaczy, żeby też nie reagować na to za przesadnie, że jakieś takie, nie wiem, jeśli ktoś płacze, to na przykład może jest kobietą albo w ogóle małą dziewczynką, bo to tak nie można się zajmować właśnie zwierzątkami albo lasami, a może uchodźcami i dziećmi na wojnie też, że to jakaś taka jest, zajmij się sobą i swoimi sprawami. I ta presja społeczna, ona też istnieje. To wcale nie jest tak, że empatia i wrażliwość są wszędzie mile widziane. No i w związku z tym ja tutaj stawiam taką tezę, że to emocjonalne reagowanie, ono jest trudne, ale też daje szansę na taką większą społeczną widoczność tego problemu. Znaczy w większości kampanii klimatycznych, środowiskowych czy prozwierzęcych byśmy nie mieli, gdyby właśnie nie te osoby, dla których to jest na tyle ważne, że są gotowe też emocjonalnie ryzykować, mówiąc, że jakoś, nie wiem, strata ważnego drzewa, ważnego lasu czy nie wiem, zatrucie Odry, to są tematy, którymi się przejmują. Znaczy te osoby ryzykują wzięcie za wariatów, ale jakby w gruncie rzeczy trochę dają szansę na bardziej empatyczne społeczeństwo. I tutaj napisałam, że nie ma skrótów przez pracę emocjonalną, mając na myśli coś takiego dotyczącego tych krajobrazów emocjonalnych, że jeśli przyjmiemy taką filozofię, że te emocje są wszystkie dobre, no to wtedy one często potrzebują czasu. Czyli że nie jest problemem, że ktoś się przejmuje, że komuś jest smutno albo że ktoś się przestraszył. Dość często mam ten problem, bo ja uczę o zmianie klimatu i uczę tego dość masowo, w sensie uczę pewnie kilkaset osób w każdym roku, takie bardzo duże grupy. No i po prostu regularnie się zdarza, że ludzie dostają jakiś takich po prostu, co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem, albo na jaką planetę ja mam uciec, bo jakby jakoś sobie uświadamiają powagę globalnych problemów. I ja mam taki rodzaj myślenia na ten temat, który polega na tym, żeby się nie przerażać tym, że ktoś się przeraża. Znaczy, że to jest jakiś element procesu i być może nie można ich w tym miejscu zostawić, ale to nie jest koniecznie coś takiego bardzo złego, nie wiem, czy Państwo się zgodzą i jakie mają z tym doświadczenia, ale że często dla wielu ludzi jakieś takie przestraszenie się albo przejęcie, jeszcze fajne jest to, że oni się dzielą, jakby jest początkiem jakiegoś procesu albo jakiejś drogi. I że to napisałam tutaj nauczycielskie metafilozofie emocji, bo ta szwedzka badaczka Maria Ojala badała nauczycieli pod kątem tego, co oni myślą na temat tego, że emocje się pojawiają w klasie i wyróżniła takie właśnie różne metafilozofie emocji od nauczycieli, którzy myśleli, że jakby nauka służy do nauki fizyki, chemii i matematyki, a emocje stanowią raczej przeszkodę w procesie nauczania, po takich nauczycieli, którzy myśleli, że jakby emocje są immanentną jakąś częścią tego, że się w ogóle ludzi uczy czegoś ważnego o świecie i że one są mile widziane w klasie, ponieważ w gruncie rzeczy jakby wtedy uczenie w zupełnie inny sposób zachodzi. Znaczy, że ludzie się rzeczywiście angażują w to uczenie w taki głębszy sposób. I temu bliskie jest też takie pojęcie, o którym prawie nigdy nie mówią nauczyciele, które łatwiej jest znaleźć w literaturze, a mianowicie pojęcie pedagogiki dyskomfortu. To znaczy, że czasem uczenie czegoś polega na wytrzymywaniu pewnych trudnych rzeczy i być razem w jakimś procesie, w którym można się przestraszyć, ale można się też czegoś nauczyć i może też można szukać jakichś rozwiązań i może też można po paru miesiącach być w innym punkcie niż na początku, czyli przejść jakąś drogę. I z tym oczywiście o tyle trzeba uważać, że z drugiej strony, i to często mówią nauczyciele, tak, nauczyciele praktycy,
że młodzież, dzieci i także studenci jakby często są po prostu bardzo przeciążeni wszystkim, co się dzieje i nie zawsze są w stanie jakoś jeszcze więcej dyskomfortu znieść i że właściwie trzeba by się było nimi zaopiekować. No i dla mnie to jest o takim poruszaniu się na takim spektrum pomiędzy opiekowaniem się i troską o dobrostan, a nauką krytycznego myślenia i czasami pewnego dyskomfortu, która mi się często wydaje dużo bardziej ambitnym przedsięwzięciem. No i teraz ja mam prawdopodobnie łatwiej niż Państwo, bo z reguły uczę osoby dorosłe i to też jest inna sytuacja, ponieważ z osobami dorosłymi możemy się umówić, że na przykład zajmujemy się jakimś trudnym tematem, oni też jakby przychodzą na zajęcia po to, żeby zająć się czymś, co ich prawdopodobnie niepokoi i o czym się chcą więcej dowiedzieć. I możemy się umówić na to, że ten proces uczenia jest no, jakby nie tylko bezpieczną przestrzenią, ale też taką przestrzenią na podejmowanie trudnych tematów. Myślę, że im młodsi odbiorcy, tym mniej tak można, w sensie tym więcej jest na nas odpowiedzialności o takie zbalansowanie tego. Ale też myślę, że jakaś taka postawa nadmiernie chroniąca jest często niekoniecznie dobra, bo ona bardzo infantylizuje. Znaczy, że na przykład są takie sytuacje, że to nauczyciel jest bardziej przestraszony tematem, o którym mówi, niż odbiorcy, i oni by mogli tam jeszcze pozaglądać w te straszne rejony, a on już bardzo szybko chce przeskoczyć do czegoś pozytywnego, więc to jakby różnie może być, ale wydaje mi się, że też, choć to pewnie jest bliższe uniwersytetu, że taka najbardziej ambitna edukacja, ona często zagląda w takie tematy, które są gorące i to z całą pewnością są tematy globalne, a pewnie jest jeszcze parę innych. No i to jest trochę o tych metafilozofiach emocji, to znaczy na ile jakby widzimy pracę związaną z nauczaniem jako również pracę, w której wchodzimy w jakiś proces, na który mamy zgodę, że on może też budzić trudne emocje, albo też takie związane z niezgadzaniem się, dyskutowaniem, posiadaniem różnych stanowisk. No to są te nauczycielskie metafilozofie emocji. I też być może część z Państwa może mieć po prostu troszkę inne niż ja, bo ja jednak ze swojego wykształcenia jestem psycholożką, więc psycholodzy często mają taką filozofię związaną z pozytywnym podchodzeniem do trudnych emocji, znaczy uważaniem, że to jest fajne, ciekawe i wejdźmy w to głębiej. I pewnie jest to trochę taka cecha zawodowa. Ja przeskoczę, właściwie powiedziałam o lęku, powiedziałam o smutku, ale jeszcze przez chwilę się zatrzymam przy smutku. Ten smutek klimatyczny, czy w ogóle nie tylko klimatyczny, bo myślę, że smutkiem możemy też reagować na takie tematy jak kryzys migracyjny czy wojna w Ukrainie, która też nam wiele zabrała. Zanim ta wojna się zaczęła, ja na przykład dość często bywałam w Ukrainie, znaczy chodziłam tam po górach i to jest też takie poczucie, znałam ten kraj, pamiętam stamtąd miejsca, więc to jest takie, no właśnie, czy jak się dzieje w miejscu, które się zna i jakoś tam kocha, no ja mam tą taką więź z górami, coś takiego jak wojna, no to jakby adekwatne jest przeżywanie jakiegoś rodzaju żałoby. Też tak jeszcze w tym wątku wojennym, ja nie wiem jak Państwo, na ile to jest powszechne w różnych miejscowościach i szkołach. My na uniwersytecie, ja w tej chwili pewnie 1/4 czasami każdej grupy to są osoby z Ukrainy, bo uniwersytet przyjął tych studentów z Ukrainy. Oni często rok się uczyli polskiego i w tej chwili właściwie we wszystkich naszych grupach mamy 2, 3, 4, 5 osób z Ukrainy z bardzo różnym poziomem doświadczeń wojennych. Jedni są z takim poziomem doświadczeń wojennych, że uciekli z takich miejsc, które no jakby były teatrem działań wojennych i zostały całkowicie zniszczone i to jest jakaś masakra. A inni są z takich miejsc, które były jakoś mało naruszone i żyją dużo bardziej takim nastolatkowym życiem, w sensie, że tam nie ma jakichś bardzo dramatycznych przeżyć. Oni też nie są jednorodną grupą. No niemniej oni przynoszą też swoją jakąś stratę ze sobą. Na tym slajdzie ja zwracam uwagę, że też strata miejsc
przyrodniczo cennych, jest też taką cichą i często nienazwaną stratą, w sensie, że smutek jest adekwatną reakcją na stratę i też no właśnie smutek zupełnie nie jest depresją, w sensie osobą w depresji, co też powiedziałam, często właśnie być trudnym, trudno być smutnym. I tu jest taka, no trochę może na wyrost fraza o tym, że mądry smutek nas uratuje, ale że ten smutek i refleksja, one są bardzo takimi zachęcającymi do refleksji uczuciami. I na przykład gdybyśmy jako ludzie trochę lepiej widzieli te straty związane z przyrodą, bioróżnorodnością czy klimatem, to prawdopodobnie umielibyśmy też lepiej na to zareagować. Natomiast mamy taką kulturę chyba generalnie, która polega na wypieraniu smutku i to tak trochę od małego, to znaczy, że jak dzieci są smutne, to mama mówi, masz tutaj cukierka, tylko nie płacz, jakby próbując bardzo szybko pocieszyć, bo takie momenty, że jak ktoś właśnie powie coś smutnego, czy w klasie, czy w przyjaźni, to próbujemy szybko powiedzieć coś pozytywnego i czasem nam brakuje takiego momentu, żeby po prostu powiedzieć, to jest rzeczywiście masakrycznie głęboko smutne, i też tak czuję, i zostawić tą kropkę przy tym smutku, ponieważ jakby ta refleksyjność związana ze smutkiem, ona jest prawdziwa i też nie jest tak, że od uznania smutku ludzie wszyscy popadną w depresję, może nawet być wręcz odwrotnie, to znaczy jeśli honorujemy czyjś smutek, to pomagamy no, tej osobie jakoś pójść do przodu. Może ten przykład jest strasznie banalny, ale jeśli, nie wiem, mamy dziecko, które płacze, bo mu umarł pies, no to jeśli powiemy mu, że to jest potwornie smutne i będziemy płakać razem z nim, to raczej jest bardziej prawdopodobne, że ono po jakimś czasie jakby przez tą stratę gdzieś pójdzie do przodu, niż gdybyśmy mu mówili, no nie można płakać po psie, bo można płakać, nie wiem, tylko po babci, nie? No a te straty przyrodnicze są prawdopodobnie jeszcze tak bardziej tabuizowane, w tym sensie, że to już w ogóle nawet nie są zwierzęta. A jednocześnie we współczesnym świecie, i to też się łączy z tym tematem migracji, jest bardzo wiele osób, które w ogóle całkowicie tracą swoje miejsca do życia. Nie wiem, czy ci studenci, którzy uciekli z Chersonia, czy no, do Polski, no może trochę przybywa do Polski osób, które uciekły z takich miejsc, które zostały spustoszone przez suszę czy zmianę klimatu. A na pewno są takie miejsca, no, na przykład w takich kulturach inuickich czy eskimoskich, które były związane z wędrowaniem za reniferami i takim trybem życia koczowniczym, no to jest na przykład taka sytuacja, w której jakby cały ekosystem i cała kultura znikają. No i to jest z jednej strony głęboki, bardzo nieuznany smutek, z drugiej strony jakiś ważny problem społeczny, nie wiem, w Szwecji, w Norwegii z samami, czyli lokalnymi plemionami z rdzennych kultur, tymi pasterzami reniferów, no to jest tak, że większa część tej społeczności mieszka w blokach i zmaga się z takimi epidemiami typu alkoholizm czy otyłość, jakby tak w ogóle no masowo, w sensie, że oni po prostu piją i nie mają co ze sobą zrobić. No i to jest jakby pytanie o takie doświadczenie społeczności, które bardzo dużo straciły. No i tutaj jakby też nie ma łatwych rozwiązań, ale może być takie uznanie, że jakby uznanie takiej żałoby być może no przynajmniej stanowi jakiś krok w tą stronę. I to dość podobnie działa z tym takim tematem, który jeszcze parę lat temu był bardzo popularny, teraz jest mniej, to znaczy z takim mówieniem o depresji klimatycznej, czyli o osobach, które czują, że zmiana klimatu jakoś prowadzi ich do utraty sensu życia i jakiegoś w ogóle sensu własnego działania. I to jest oczywiście ważne, że jeśli mówimy o rzeczywistej depresji, no to oczywiście zawsze warto szukać profesjonalnej pomocy, ale można też popatrzeć na te tak zwane depresje klimatyczne jako na taki kryzys egzystencjalny, że ludzie się mierzą z globalnym problemem i to mógłby nie być klimat. Mogłaby być jakaś depresja związana z wojną albo i migracją, albo takim doświadczeniem, i że jakby ktoś komuś trochę świat się skończył.
Znaczy, że właśnie obawiamy się przy zmianie klimatu, że świat się skończy dla wszystkich, ale świat się nie skończy dla wszystkich, w każdym razie nie w krótkim okresie czasu. Natomiast dla niektórych ludzi i też chyba dla niektórych społeczności, no to jest taki lokalny koniec świata. No i to jest taka sytuacja do towarzyszenia, ale też taka sytuacja, która jest trochę takim kryzysem egzystencjalnym i jakby chyba łatwiejszym aspektem takim związanym z młodymi akurat osobami jest to, że w ogóle bycie młodym czasami łączy się z kryzysami egzystencjalnymi i że zaskakująca jest taka siła, z którą ludzie czasami z tego wychodzą. I można to też porównać do żałoby, bo żałoby w wielu kulturach nie uznajemy za patologię, tylko jako taką naturalną reakcję, myślimy o reorientację, jakiś taki okres przejścia emocjonalnego, mentalnego, praktycznego, jakiejś straty. Muszę powiedzieć, że od 2019 roku, kiedy te rzeczy związane z klimatem najbardziej wybuchły, wiele z tych osób, które wtedy to dotyczyło, to już jest parę lat, jakoś przeszło przez ten proces i znalazło sobie jakby swoje własne odpowiedzi, może każde inne, więc być może to nie był lęk ani depresja, ale właśnie jakiś rodzaj żałoby, jakby polegającej na zmierzeniu się z tym, że kurczę, nie wiedziałem, że to jest tak poważne, ale jednocześnie jakoś większość tych osób była w stanie przez to przejść. To łączy się z tym takim rozpoznaniem, że często to były osoby jakby zasadniczo dość zdrowe, tylko też bardzo wrażliwe i takie zanurzone w świecie społecznym. No i być może jest to też jakoś adekwatne do tego. To chciałam powiedzieć o pochodzenia sobie jeszcze na razie tak bardziej teoretycznie, a później troszkę się pojawi takich bardziej praktycznych wskazówek o tym radzeniu sobie. Jeszcze patrzę na czas i gdyby ktoś miał jakieś komentarze lub pytania, to nie muszą być pytania, to mogą być też komentarze, to można je wrzucać na czat. Dobre i złe radzenie sobie. Takim moim pierwszym wymiarem o tym radzeniu sobie jest izolacja versus wspólnotowość. I okazuje się, że radzenie sobie z globalnymi problemami jest zawsze lepsze, jeśli nie jest wykonywane samotnie. Że trochę nie jest tak, że dobrze jest sobie całą planetę wziąć na głowę i samemu próbować jak Atlas to dźwigać. Tylko, że osoby, które zwyczajnie przeżywają ten temat, rozmawiając o tym z innymi, z przyjaciółmi, z rodziną, nauczycielami. Nie wiem, jakie Państwo mają doświadczenia, ale studenci na przykład jednak dość chętnie o tym rozmawiają. Znaczy, to nie jest bardzo tabuizowany temat i też te relacje są takie, że jakby może też przy uczeniu tego typu problematyki są takie, że można o tym rozmawiać. Więc jakby dobrym radzeniem sobie jest zawsze takie, które trochę wychodzi ku innym. Jak wybuchły te tematy klimatu, to bardzo często ludzie mieli takie doświadczenie, że jak zaczynali o tym mówić, to okazywało się, że połowa ludzi w ich otoczeniu też tak ma. Że ludziom się wydawało, że tylko oni się tym przejmują, więc się okazywało, że jednak nie są sami i tak to jest. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, no to przynajmniej u nas na uniwersytecie było tak, że przez miesiąc nie dało się rozmawiać prawie o niczym innym i myśmy mieli bardzo sporo zajęć, na którym żeśmy w zależności od tego, czy te grupy akurat chciały, czy nie, czasami o tym gadali, a czasami się umawiali, że przez chwilę o tym nie gadamy. No to też były zaangażowane grupy. Ci studenci rzeczywiście sporo się angażowali w takie działania pomocowe. I tutaj jest takie hasło komunikacja jako działanie. To znaczy, że właśnie ten taki kawałek związane ze wspólnotowością, znaczy, że te problemy po prostu łączą ludzi. Trochę mówię o to jako osoba, która opiekuje się kołem naukowym, które polega na tym, że po prostu zgarniamy wszystkich, dla których ten temat jest ważny i jakby wykorzystujemy tę okazję, żeby po pierwsze ludzie z bardzo różnych wydziałów i miejsc poznawali się między sobą, też żeby nasi nauczyciele akademiccy się poznawali między sobą. Dla nas na przykład ta przygoda z pisaniem książki skończyła się jakąś taką
no jakby szeregiem przyjaźni. To znaczy, jakbyśmy 20 autorów, to jakaś część z nas się ze sobą bliżej poznała i zaprzyjaźniła w tym procesie. I to jest jakaś taka metafora tego, że jakby wokół globalnych problemów powstają bardzo super rzeczy, które powstają wtedy, kiedy ludzie się trochę wokół nich łączą. To trochę pozwala znajdywać bratnie dusze być może. Więc wiele osób mówi, że jakaś forma działania, zwłaszcza takiego wspólnego, jakoś im pomaga w radzeniu sobie, ponieważ działanie jest w pewnym sensie na przeciwległym biegunie do takich depresyjnych uczuć, bo depresja jest pozbawiona energii, a w działaniu jest jednak tej energii bardzo dużo, czasami aż za dużo, kiedy ludzie działają w takich kryzysowych sytuacjach. Niemniej ważne jest, żeby to działanie nie było takim osamotniającym działaniem, że ja się teraz zamknę w twojej kuchni i będę traktować foliowe torebki do końca świata w samotności, tylko że ono jest takim działaniem, które jakby pozwala się zaprzyjaźniać. Zresztą to jest chyba w ogóle najlepszy aspekt tego typu działań, też myślę z punktu widzenia nauczycieli akademickich, bo my tradycyjnie pracujemy w bardzo wyizolowany sposób, znaczy każdy ma swoje zajęcia i czegoś tam uczy i się spotykamy jak trzeba, ale wiadomo, nikt nie ma czasu. A te działania na rzecz tematów globalnych, one bardzo jakby sprzyjały poznawaniu osób z różnych miejsc i takiemu jakby trochę odkrywaniu, że inni też się troszczą, no to jest coś, co w którymś momencie staje się też jakimś sposobem życia, to znaczy, że w gruncie rzeczy jakby przyjaźnienie się i współpraca też są formą działania, zwłaszcza wokół takich spraw, które wszystkie generalnie przerastają. No i wspomniana już Maria Ojala, nadal szwedzka badaczka, badała takie znane strategie regulacji emocji, które można zastosować do klimatu, ale też do każdego innego globalnego problemu, nie wiem, wojny, migracji. I opisała strategie oparte na bagatelizowaniu, czyli to nie jest takie straszne, nie przesadzajmy. Strategię skoncentrowaną na emocjach pod tytułem Skupmy się na tym, jak nam jest wszystkim strasznie. Strategię skoncentrowaną na problemie pod tytułem Skupmy się na tym, jak tą sprawę rozwiązać. I strategię skoncentrowaną na nadawaniu sensu, czyli taką najbardziej z nich, no być może nawet duchową albo metafizyczną, w sensie polegającą na odpowiadaniu na pytanie, jakie na przykład ważne wartości albo sensy wokół tego powstają. I teraz jest tak, że w większości realistycznych problemów, czyli takich, które gdzieś są praktyczne i prawdziwe, dobrą strategią jest strategia skoncentrowana na problemie i na szukaniu rozwiązań. Czyli jeśli naszym problemem jest, nie wiem, nadwaga albo palenie papierosów, to dobrą strategią będzie strategia, która prowadzi do zrzucenia tej nadwagi albo rzucenia palenia. I można takie strategie skoncentrowane na działaniu stosować. Niedobrą strategią będzie strategia skoncentrowana na emocjach, ponieważ jeśli przeżywam jakieś bardzo trudne emocje, to mogę też te emocje rozwiązać, nie rozwiązując problemów. W szczególności stres związany z rzucaniem palenia mogę rozwiązywać przy pomocy palenia więcej, albo palenia i picia wina jednocześnie, albo palenia, picia wina i jedzenia jednocześnie. Wszystko to są rzeczy, które trochę zajadają emocje, więc one no jakby nie są konstruktywne i oczywiście nie jest konstruktywne bagatelizowanie pod tytułem mówienie, że palenie nie szkodzi, gdyż palenie szkodzi. Natomiast problem jest taki, że zmiana klimatu i inne globalne problemy, w tym wojny, nie są problemami tego rodzaju, ponieważ o ile możemy rozwiązać problem tego, że nie wiem, palimy i chcielibyśmy rzucić palenie, jest to możliwe, o tyle problemu zmiany klimatu żadna pojedyncza osoba ani grupa osób nie jest w stanie w przewidywalnym okresie czasu rozwiązać. To jest globalny i kolektywny problem, w dużej mierze nierozwiązany. I tutaj Maria Ojala wskazała, że te strategie oparte na nadawaniu sensu, czyli nie na koncentrowaniu się na jaki sposób ten problem rozwiązać, tylko na koncentrowaniu się na tym, jakie sensy, jakie znaczenia, jakie wartości takie głębsze albo duchowe są realizowane
w kontekście tego problemu, była taką strategią, którą ona młodzież badała, która jakoś okazywała się najlepiej działać na zmiany klimatu i problemy globalne. To tu mówimy o takich rzeczach lub osobach, które na przykład mówią, to co ja robię, nie rozwiąże problemu wojny albo nie rozwiąże problemu zmiany klimatu, ale to co robię, starając się działać na rzecz środowiska, czy jakby pomagać w konstruktywny sposób, nie wiem, uchodźcom, zwierzętom, czy komukolwiek pomagamy, to jest jakby realizacją takich ważnych dla mnie wartości. Słowem, robię to, co jest dla mnie właściwe, co jest zgodne jakoś ze mną, jeszcze najlepiej, jak to robię nie sam, tylko z przyjaciółmi. I dzięki temu wprawdzie nie jest tak, że ten problem zostanie całkiem rozwiązany, ale jest tak, że istnieje jakiś rodzaj sensu, który mogę temu doświadczeniu nadać. To się wiąże generalnie też z takim problemem, ja tylko zobaczę, czy mam slajd poświęcony sprawczości. Nie mam slajdu poświęconego sprawczości, więc jeszcze powiem, że sprawczość, czyli takie nasze poczucie, co możemy zrobić, jest w ogóle decydującym czynnikiem w rozwiązywaniu problemów. To znaczy, na przykład, jeśli chcemy rzucić palenie, to nasza wiedza o tym, w jaki sposób się rzuca palenie, nasze wsparcie społeczne i nasze poczucie sprawczości, czyli przekonanie, że ja jestem osobą, która jest w stanie rzucić to palenie. Swoją drogą, przepraszam, ten przykład rzucanie palenia jest super trudną rzeczą, która naprawdę szanuję wszystkich, którzy to zrobili. Rzucanie palenia w ogóle nie jest łatwe. Niemniej potrzebujemy też przekonania, że jesteśmy w stanie to zrobić. No i ze zmianą klimatu jest o tyle trudno, że właściwie ciężko jest tutaj o poczucie sprawczości, bo to jest jakby no bardzo ponad indywidualna rzecz, ale w odniesieniu do nadawania sensu jesteśmy bardzo sprawczy, to znaczy każdej rzeczy, nawet takiej, na którą mam niewiele wpływu, ja mogę nadać, jakby no, odzyskać jakąś sprawczość w odniesieniu od niej poprzez takie trochę nadanie sensu. I to jest to, co młodzieżowi aktywiści klimatyczni dość często mówili, znaczy oni mówili, my nie wiemy, co z tym zrobić, ale robimy to, co jest dla nas tą właściwą rzeczą i dzięki temu czujemy się lepiej. W sensie robię, co mogę i to musi wystarczyć, albo to, co robię, jest jakoś zgodne ze mną. I w tym sensie te strategie trochę odwołujące się do wartości albo głębszych takich egzystencjalnych ustosunkowań się do świata, one no, zdaniem tych badań pomagały w radzeniu sobie ze zmianą klimatu. Będą zdjęcia, autorami tych zdjęć są moi studenci z koła naukowego i tak trochę, to są na przykład zdjęcia z naszych warsztatów. O, tu są kieszonki oporu, bardzo lubię to zdjęcie. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale tu jest żaba trzymająca kijankę. To są jedne z moich ulubionych warsztatów, na których to są warsztaty z dorosłymi ludźmi, to nie są dzieci. Niemniej lepimy zwierzątka z plasteliny, bo kto nam zabroni. I próbujemy poszukiwać w drodze warsztatu czy dyskusji takich sposobów, na które jakby nasze wspólne działania mogą stanowić jakąś coś konstruktywnego w tym całym globalnym świecie. Kieszonki oporu to jest taka koncepcja pochodząca z humanistyki, to się po angielsku nazywa pockets of resistance, która polega na tym, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach, nawet w bardzo opresyjnych systemach, możemy też pomyśleć o systemach totalitarnych w ogóle, ludziom czasami udawało się tworzyć takie bardzo mikrospołeczności. W Polsce jest tradycja szkolnego oporu, w sensie robienia też tego w edukacji, jakichś takich podziemnych szkół i podziemnych kompletów. Więc kieszonki oporu to jest taki pomysł na to, że można tworzyć mikrowspólnoty, które na zasadzie tego, że jakby grupa tworzy swoje własne zasady, mogą funkcjonować jakoś w opozycji do otaczającego ich świata. I takim dobrym przykładem mieli takie hasło spanko dla klimatu, bo jedną z cech kryzysu klimatycznego i w ogóle kryzysu globalnego jest to,
że to jest też taki świat przepracowania i przemęczenia, gdzie jest zawsze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bardzo dużo stresu. Nie wiem, czy ja mogę tak publicznie przeklinać, ale oczywiście pewni ludzie ochrzcili to mianem kultury zapierdolu i podobno ona panuje też w szkołach, bo bardziej eleganckim językiem polskim można by mówić o kulturze nadmiernej i często bezsensownej pracy, wypełniania dokumentów, bez przerwy bycia zajętym. I taki pomysł na przykład z gatunku kieszonek oporu polega na tworzeniu między sobą takiej społeczności, w której tak ma nie być. Że na przykład my tworzymy jakąś społeczność, ale ona nie ma się opierać na tym, że wszyscy mają być aktywistami i pracować, aż im krew z nosa pójdzie, tylko ona ma się opierać na tym, że robimy tylko tyle, ile czujemy i możemy świadomie robić bardzo mało, jeśli akurat mamy mało przestrzeni, nie chcemy sobie dokładać ciężarów i też dajemy innym osobom taką przestrzeń na to, że można odpocząć, że można nie być w pośpiechu. Czyli jest to trochę taki pomysł na tworzenie alternatywnych kultur, można by powiedzieć, ale które trochę tak funkcjonują, że to jest jakby w opozycji do jakiegoś dominującego systemu i to jest na przykład pomysł na również działania takie proklimatyczne, czyli na jakąś grupę, która robi rzeczy razem w taki sposób, w jaki oni uznają, że to służy zarówno im, jak i światu. A to jest kod, który nam wszedł na ten warsztat i chodził między nami, bo jak już mówiłam, zwierzęta są ważnymi agentami. To w ostatniej części tej mojej przydługiej być może wypowiedzi i mogą być wszelkie możliwe komentarze i pytania na czacie nadal, jest opowieść o właśnie takiej kieszonce oporu, rozumianej jako kultura. I to jest coś, co się nazywa kulturą regeneracji. I kultura regeneracji to jest coś, czego ja nie wymyśliłam. To jest częścią tradycji ruchów aktywistycznych, nawet Extinction Rebellion jakby w gruncie rzeczy promuje ten koncept, ale jest to bardzo piękna koncepcja, ta koncepcja kultury regeneratywnej. I ona mówi coś takiego, że stan współczesnego świata to jest sytuacja przekraczania wielu granic jednocześnie. Ja pokazałam na początek bardzo szybko te granice planetarne, czyli że przekraczamy granice fizyczne systemu planetarnego przez zmianę klimatu, utratę bioróżnorodności, zaburzenia w przepływie, nie wiem, azotu, fosforu, aka przeżyźnienie, które zabija nam wody i ich stan, jakby jałowienie gleb, utratę lasów, mamy masę takich przekraczanych granic, a jednocześnie współczesny świat jest też sytuacją przekraczania bardzo wielu granic psychologicznych, takich ludzkich, czy po prostu masowego nadużywania zdrowia psychicznego wszystkich. Znaczy, że jakby to jest taki pomysł, że świat jest wytańczający zarówno dla przyrody, jak i dla naszej psychiki i te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. No i tak samo jak w ochronie przyrody jest tak, że już właściwie nie wystarczy taka pasywna ochrona środowiska, ale potrzebne jest aktywne regenerowanie zniszczonych systemów, oczyszczanie zatrutych rzek, nawadnianie osuszonych bagien, takie podejście do aktywnego regenerowania ekosystemów. Tak samo jakby z naszym życiem psychicznym, czy z naszą psychiką jest tak, że właściwie powinniśmy tworzyć kulturę regeneracji, czyli powiedzieć sobie wprost, że nie jesteśmy w stanie zero, tylko jesteśmy w stanie, w którym wszyscy jesteśmy trochę nadużyci. To pewnie może być też wielka prawda o szkole, albo przynajmniej części szkół, które też potrafią być bardzo ciężkimi środowiskami, w tym sensie, że takimi, w których bardzo dużo się dzieje, w których jest zawsze nadmiar czasu, znaczy nadmiar pracy, a nie brak czasu, w których jest bardzo dużo stresu, w której spływają wszystkie możliwe problemy. I w związku z tym, nie wiem, może szkoły takie nie są, ale uniwersytet jest taki na pewno, w sensie, a nawet uniwersytety na całym świecie są takie na pewno i wiele innych miejsc pracy też takich jest.
Więc to pojęcie kultury regeneracji wychodzi z takiego pomysłu, okej, to świat trochę zniszczono i naszą psychikę też trochę zniszczono. W jaki sposób będziemy stawiać temu opór? Ano, nastawimy się na regenerację. I tutaj jest takie, no właśnie, niektóre szkoły są takie również, nie wiem, no, uniwersytety są bardzo kompetytywnymi, że tak po polsku powiem, środowiskami, w których bardzo jest nastawienie na wyniki, a jednocześnie jest bardzo dużo dydaktyki i wszystkiego, i bardzo dużo obowiązków administracyjnych. I to na przykład sprawia, że w takich badaniach z Wielkiej Brytanii 60% doktorantów spełniało kryteria depresji, w sensie pisanie doktoratu było głębokim ryzykiem dla zdrowia psychicznego. W polskich badaniach niektórych połowa, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo łatwo sobie poradzić w tych środowiskach. To zresztą jest też związane z tym, że to często jest bardzo źle płatna praca, której tylko niewielka część będzie mogła zostać. Bardzo dużo jest no, takiej po prostu prekarności czy niepewności też związanej z samą pracą i bardzo wiele wymogów. Więc no i w tej kulturze regeneracji zwraca się uwagę na takie napięcie pomiędzy czymś, o czym Państwo na pewno słyszeli, co się nazywa self-care, a takim trochę innym pomysłem na community care. To znaczy, myśli się, że powiedzenie dobra, to teraz niech jeszcze każdy oprócz tego natłoku pracy, który ma, to jeszcze niech zrobi self-care, no to jest jakby bardzo indywidualistyczne podejście i że raczej powinniśmy myśleć o tworzeniu takich wspólnot, albo przynajmniej takiej kultury bycia ze sobą i takiej kultury pracy, która byłaby właśnie regeneratywna. I w tym pomyśle jest taki pomysł, to jest po angielsku, ale ja to trochę opowiem, że ta regeneratywność mogłaby polegać na uczeniu się od w ogóle cyklów przyrody, cyklów natury, bo jak Państwo pomyślą, to cała natura jest cykliczna, na przykład każdy dzień posiada poranek, wschód słońca, późny ranek, środek dnia, popołudnie, zachód słońca i noc. I my mamy rytm domowy polegający na tym, że budzimy się. Prędzej czy później osiągamy razem ze światłem dziennym, którego teraz nie ma za dużo, jakiś szczyt aktywności. I następnie często koło południa doświadczamy takiego, nie chcę powiedzieć zjazdu, ale jednak popołudniowej wyciszenia aktywności, że mamy jakiś nastrój związany z wieczorami, na przykład, że wieczory często służyły spotykaniu się ludzi wokół zachodu słońca i zmierzchu po to, żeby jeść i rozmawiać albo świętować, że noc jest takim czasem na refleksję, ale też na sen i odpoczynek, no i potem ten cykl się powtarza. Czyli, że wszystko w przyrodzie działa w takich cyklach, w których jest aktywność i jest odpoczynek, natomiast my oczywiście działamy w takich cyklach, w których jest aktywność, aktywność, aktywność i czasami dobrze, jak jest czas spać. I co za tym idzie, że na przykład planując jakiekolwiek działanie, w tym edukacyjne i w tym w ogóle działanie na rzecz klimatu czy przyrody, jakby można od razu planować te działania jako takie coś, że coś zaczynamy, coś robimy, osiągamy jakiś szczyt tej aktywności, ale mamy też taki wieczorny moment, który nie musi być wieczorem, tylko po prostu w jakimś cyklu działania, kiedy się spotkamy, podsumowujemy, dokończamy coś i mamy też czas odpoczynku i nieposiadania żadnych projektów, żeby marzyć i myśleć, co dalej. Tutaj słychać ironię w moim tonie, bo nie wiem jak Państwo, ja najczęściej akurat tej fazy nie mam, znaczy przeskakuję z rzeczy, którą robię, do rzeczy, którą robię i już nawet jakieś, nie wiem, wdzięczność, podsumowanie to jest coś, a jakby czas w ogóle bez aktywności, żeby myśleć na przyszłość i marzyć jest trudne do uzyskania. I chciałam też pokazać na przykładzie tego zdjęcia, to też są moje zdjęcia, one są chyba ze Śnieżki w ogóle. I te zdjęcia są zrobione jednego dnia, to nie są cztery pory roku, to jest jeden dzień w górach, tylko na różnych wysokościach było różnie, na dole była wiosna, a na górze jeszcze był śnieg.
ale pokazuję te zdjęcia, żeby powiedzieć, że też rok ma taki swój cykl, znaczy, że ma wiosnę, lato, jesień, zimę. No i ludzkie życie ma taki swój cykl. Patrzę na ten slajd jeszcze z sezonami. Więc trochę na przykład myślenie o regeneracji w takim psychologicznym sensie polega na pamiętaniu, że właściwie każde nasze działanie powinno mieć fazę przygotowania i działania, to najczęściej jeszcze ma, ale też taką fazę reperowania się, czy podsumowywania, czy zbierania się po tym działaniu, bo w ogóle to jest tak, że działania też są, także takie bardzo dobre działania, one są, czy na rzecz klimatu, czy jakichś innych spraw globalnych, one są po prostu obciążające, więc taki czas celebrowania, podsumowywania, no, typowy czas jesieni, teraz w ogóle jesteśmy w jesieni, gdzie powinniśmy jeść zupę z dyni i siedzieć pod ciepłym kocem i się regenerować, a jesień jest tradycyjnie raczej czasem intensywnej pracy, jakby była latem. No i wreszcie taki czas zimowania, odpoczynku, obniżonej aktywności i że to jest coś, o czym trzeba myśleć w każdym działaniu i w ogóle planować ten odpoczynek i planować to świętowanie. To się samo nie zrobi, w sensie samo to nam się zrobi. Znaczy, w większości osób, które są zaangażowane w jakieś tematy, samo się robi działanie, w sensie projektu w projekt. No a to uczenie się od natury tego, że jakby nie możemy wymagać od siebie przeskakiwania ponad rzeczy, ale możemy również odpoczywać i dbać o siebie, no jest taką, w tym sensie jakąś kieszonką oporu, w sensie takim sposobem działania, który idzie w poprzek tym wszelkim stresom i też ma w sobie takie przesłanie, myślę, że do nas samych i do naszych uczniów, że te wszystkie trudne globalne rzeczy, z którymi pracujemy, nie są jednak aż tak straszne, żebyśmy mogli albo chcieli zapominać o takich czasach regeneracji i odpoczynku. Znaczy, że to jest na przykład też coś, co wolno zostawić. No to ja wiem, jako osoba zajmująca się klimatem, nie da się zrobić wszystkiego, do czego nas zaproszą albo co byłoby potrzebne. I że jakby niedziałanie, no to jest takie, niedziałanie też jest działaniem, a nawet czasem bardzo rewolucyjnym działaniem, bo ono pokazuje, że jeśli można odpoczywać i poplanować, to jest dobrze, to jest bezpiecznie, to jest regeneracyjnie i nie działamy z jakiejś takiej paniki, tylko działamy w jakimś takim swoim własnym rytmie czy spokojnym cyklu. Więc to jest ten pomysł na kulturę regeneracji polega na tym, że z najtrudniejszymi problemami świata pracujemy w taki sposób, no nie chcę powiedzieć bardzo zen, ale chyba chcę to powiedzieć. Znaczy, staramy się z tym pracować jak najspokojniej, dając sobie samym czas na odpoczynek i na jakieś takie przepracowywanie różnych takich wątków. I mam tutaj jeszcze taką bardzo praktyczną część o sposobach działania, żeby to przełożyć na konkrety. A więc i ona jest w ogóle z takiego źródła, które Państwu polecam, jest to też podlinkowane i ja to potem wyślę. Australijskie Towarzystwo Psychologiczne, Australijczycy się znają na radzeniu sobie ze stresem klimatycznym, mają tego strasznie dużo z powodu pożarów i klimatu Australii, który no, jest cieplejszy i bardziej pustynny i bardziej pełen cyklicznych, ale też wymagających się zjawisk, takich jak pożary, ale też wysychanie rzek na przykład. Więc to są ich australijskie materiały na ten temat i moim zdaniem są świetne. I są tutaj behawioralne, czyli oparte na zachowaniach sposoby radzenia sobie. W tym rewolucyjna strategia mam przerwę. Czyli przeplataj działanie robieniem przerw i im bardziej masz pilne, trudniejsze i ważniejsze i bardziej polegające na radowaniu świata działanie, tym bardziej musisz mieć w nim przerwę. I że te przerwy są jakby taką praktyką polegającą na, no, no właściwie radzenia sobie ze stresem. Zabawa i korzystanie z mocy dobrych emocji to jest taki pomysł, że działania, które powinniśmy podejmować, powinny być w takim trochę innym klimacie. Znaczy, że to są trudne tematy i ja to też bardzo dobrze wiem jako osoba, która zajmuje się klimatem.
Ale większość naszych, nie wiem, warsztatów, działań, wycieczek, które robimy wokół tego, jest strasznie śmieszna i pełna bardzo takich życzliwej, takiej fajnej energii. To znaczy, że to może być takie trochę, no my się po prostu dobrze bawimy robiąc te rzeczy i to nie dlatego, że jakby nie umiemy robić rzeczy na poważnie, tylko że to jest bardzo ważna strategia, żebyśmy się nie wypalali w naszym działaniu. Strategią behawioralną jest też posiadanie zdrowych rutyn po to, żeby zwłaszcza jak się dużo pracuje, nie tracić energii na takie stałe zarządzanie czasem. Te rutyny mogą być też rutynami polegającymi na planowaniu odpoczynku i wreszcie taka prosta strategia behawioralna, żeby robić tylko kilka rzeczy naraz. Ja nie powiedziałam jedną rzecz naraz, bo to się nie da. Ale kilka rzeczy naraz. Jest strategia pod tytułem Nie mogę zrobić wszystkiego i nikt nie rozwiąże globalnych problemów sam. W związku z tym wybrałam jakieś rzeczy, które robię i daję sobie prawo do tego, że robię te rzeczy i nie robię wszystkich innych. Więc dużo tych strategii to są strategie na mniej, co jest takim, myślę, że mniej jest w przeciwnym duchu do współczesnego świata, w którym jest więcej i więcej. Poznawcze sposoby radzenia sobie ze stresem polegają na unikaniu bardzo mocnych ocen, założeń, zamartwiania się i obwiniania. Przecież to jest super ważne w przypadku klimatu, gdzie często na przykład łatwo jest popadać w ocenianie, bo nie wiem, ktoś używa plastiku albo jeździ nie takim samochodem, albo nie daj Boże je mięso. I są takie osoby, które bardzo mocno to oceniają i mówią, nie, no tak nie wolno. Zajmujesz klimatem, to musisz, nie wiem, być weganką, która jeździ na hulajnodze, czy coś w tym stylu. Ja nie jestem weganką, która jeździ na hulajnodze. Szanuję osoby, które jakby mają inny styl życia, natomiast konstruktywne jest unikanie takich bardzo, to wszystko wina mężczyzn, albo to wszystko wina kobiet, albo to wszystko wina Chin, albo Izraela, albo kogoś. Znaczy, że takie czarno-białe, mocne założenia i też ocenianie się są bardzo utrudniające. I tak jak była mowa o tworzeniu wspólnot, to ważne, żeby te wspólnoty były inkluzywne, czyli że po prostu mamy miejsce na różne osoby, niezależnie od tego, na przykład, czy one mniej lub bardziej ekologicznie żyją. Można przyjąć taką perspektywę, że to w ogóle nie jest najważniejsze. W sensie, że potrzebujemy współpracy z bardzo różnymi ludźmi, tym takimi, którzy mają inny styl życia niż my. Moją ulubioną strategią, ale jestem psycholożką, jest przeplatanie działania refleksją. W idealnym świecie 50% czasu na działanie, drugie 50% na myślenie nad działaniem. To dlatego, że działanie takie, którym jest czasem nieprzemyślane i bardzo szybko podjęte, czasami przynoszą więcej szkody niż pożytku. To wcale nie jest tak, że każde działanie jest super. I w związku z tym jakby taka praktyka polegająca na tym, że się zastanawiam, co robię, ale też siadam z innymi i zastanawiam się, co robimy wspólnie, czyli refleksyjność, to jest ulubiona przez psychologów, jest też strategią radzenia sobie ze stresem, bo często jak jestem w działaniu, to w ogóle nawet nie czuję tego stresu i też nie czuję, gdzie popełniam błędy. I takie zdystansowanie się przez refleksję, ono, no ja wiem, że to jest bardzo idealistyczne, bo super było mieć na to czas, ale można myśleć tak jak o planowaniu odpoczynku i przerw, tak o planowaniu refleksji jako o takiej praktyce. I oczywiście kultywowanie nadziei i dbanie o regenerację zasobów mentalnych. Zasoby mentalne, w tym takie zasoby uwagowe, to jest coś, co nam bardzo zabiera współczesność i to Państwo świetnie wiedzą, że całe nasze korzystanie ze smartfonów i social mediów, ja jestem heavy userką, zwłaszcza odkąd działam w tych wszystkich tych różnych portali społecznościowych, bo po prostu często organizacje, z którymi pracuję, na nich działają i to się nie da bez Facebooka i Instagrama. Swoją drogą studenckie koło naukowe UW dla klimatu zaprasza Państwa na swojego Facebooka i Instagrama. Studenci wrzucają bardzo fajny content. No ale właśnie, te rzeczy nam zabierają zasoby mentalne i zasoby uwagowe. Strasznie dużo jest bodźców. Jak się jest mocno przebodźcowanym, to trudno jest iść do supermarketu, bo naprawdę przeciętny duży sklep z grającą tam muzyką, światłami i ilością towarów i rzeczy, które się naraz dzieje, jest strasznie przebodźcowującym środowiskiem.
I tak jak wysiłek fizyczny męczy nasze mięśnie, tak takie środowiska męczą naszą głowę. I teraz są dwie rzeczy, które możemy zrobić bardzo praktyczne, które pomagają sobie z tym radzić. I jedna to jest takie proste bycie w lesie, czy bycie w parku, czy patrzenie się na drzewo za oknem, czyli rola przyrody, ponieważ zielone środowiska mają to do siebie, że one są takie restauracyjne mentalnie, znaczy, że tam jest. Że te środowiska są bogate, taki las, jak ten, który jest tutaj na tych białowieskich zdjęciach, jest bardzo złożonym i bogatym środowiskiem, ale jednocześnie zupełnie innym od supermarketu, bo on nie przepocowuje. Więc to chodzenie do lasu, chodzenie do parku, bycie w przyrodzie jest po prostu regeneracją własnej głowy. A drugą rzeczą, która jest bardzo silnym regeneratorem głowy, to jest aktywność fizyczna, w sensie sport, wysiłek fizyczny. Spacery, wszystkie te rzeczy, yoga, co kto lubi, one są i nam dorosłym, i trudno jest znaleźć na to czas, i czasami się do tego zmusić, ale jeśli ktoś chciałby reset swojej głowy, to są dwa bardzo proste narzędzia: pójście do lasu albo aktywność fizyczna, które jakby pomagają to robić i po prostu są dbaniem o siebie. Te sposoby oparte na relacjach to takie, które polegają na tańczeniu ze swoimi emocjami, znaczy na takim byciu w kontakcie z ciałem, na pozwalaniu sobie, jeśli umiemy to zrobić. Ja na przykład nie umiem, ale to jest bardzo pożyteczny skill, jeśli ktoś, komu coś super trudnego wydarzyło się w pracy albo w życiu, może sobie pozwolić na to, żeby się wypłakać, to jest po prostu zasobą. Znaczy ja na przykład zazdroszczę trochę takim osobom i jest takie myślenie, że płakanie to jest, nie wiem, coś złego, nie wiem, chłopaki nie płaczą, dorosłe kobiety też nie płaczą, nie tylko małe dziewczynki płaczą, ale to jest nieprawda i jeśli ktoś może tak fizycznie odreagowywać przez takie bycie w bardzo cielesnym wyrażaniu, to jest zwyczajnie bardzo zdrowe, tylko społecznie trudno widziane i z reguły trzeba mieć bezpieczną przestrzeń na to albo osobę, której można się wypłakać, ale też można praktykować takie współczucie i rozumienie dla samych siebie. Na przykład ja mogę rozumieć, że teraz mam taki okres, że mam trudno z wielu powodów i dlatego mogę mniej niż normalnie i że to jest okej, że zrobiłam trochę mniej niż normalnie, albo nawet, że mam prawo czasami coś zawalić. Nie wiem, na ile to jest przekładalne na młodszych uczniów, ale pewnie też, bo ja na przykład mam dużo dobrych doświadczeń z tym, że jeśli jest bardzo trudny okres i ja się z czymś nie wyrobię, ale też moi studenci się z czymś nie wyrobią, to jeśli będę miała takie podejście, że to jest w porządku i możemy być dla siebie wyrozumiali, to bardzo często oni mi się odwdzięczają tym, że robią rzeczy dobrze. Znaczy, że to nie jest jakaś zachęta do tego, żeby nikt nic nie robił, tylko że raczej takie podejście pod tytułem, że naprawdę jeśli ktoś nie napisał pracy magisterskiej na czas, to nie jest najpoważniejszy problem, z jakim spotka się w życiu i nie ma powodu, żeby nie poszukać jakiegoś rozwiązania zamiast kogoś stresować. I ja mam takie podejście, jakieś takie poczucie, że to nie jest wcale tak łatwo nadużywane. Znaczy, że jak się ludziom daje kredyt zaufania, a też, że oni nam czasem mogą dać kredyt zaufania, jeśli my mamy gorszy dzień, choć tak jak mówię, w edukacji dorosłych jest to jeszcze troszkę inaczej. Takie strategie relacyjne to dobre sieci wsparcia społecznego. Nie ma nic lepszego niż dobra przyjaciółka lub przyjaciel, ale można też myśleć o posiadaniu formalnego mentora lub mentorki i takich relacji na poziomie kultury organizacyjnej, że się wzajemnie wspieramy, no pewnie na to. I chyba myślę, że zmierzam tym samym do końca, zwłaszcza, że zostało nam 10 minut, więc ja kończę cytatem z Wacława Havla, że nadzieja nie oznacza przekonania, że coś skończy się dobrze, lecz pewność, że warto coś robić bez względu na to, jakie będą rezultaty. To jest chyba też definicja tego, co Maria Ojala nazwała jakby radzeniem sobie skoncentrowanym na znaczeniu czy nadawaniu sensu, bo jeśli coś warto robić bez względu na rezultaty, no to nadaje taką perspektywę, że to, co robię, ma jakiś sens, nawet jeśli być może świata nie ratuje. Tak, i dziękuję za ten komentarz o wyrozumiałości i chyba kończę tym pięknym zdjęciem.
I nie wiem, czy jest z nami osoba współprowadząca z CEO, bo mamy teraz taką przestrzeń, parę minut na jakieś Państwa pytania. Jestem, zgłaszam się. Bardzo serdecznie dziękuję Magdalenie Buciszewskiej za tę część, za wykład mocy inspiracji. Czekamy na Państwa komentarze, jeśli mają Państwo pytania lub komentarze. Ja jeszcze będę prosiła o linki, gdzie je znajdziemy. Dobra, tak. Linki niektóre są w prezentacji, ale może ja tam jeszcze dopracuję i dorzucę parę. Mamy Pojawiło się pytanie, pytanie, tak. tak. Po czym poznać, że coś się robi źle w działaniu i trzeba się zatrzymać? To trochę zależy, jakie to jest działanie, ale mam ochotę powiedzieć najpierw o takiej pracy. Że ja mam na przykład tak, że jeśli strasznie walczę, żeby jakąś pracę wykonać, a ona mi totalnie nie idzie, i w związku z tym ja walczę jeszcze bardziej i jeszcze więcej godzin nad tym spędzam i to idzie po prostu jak krew z nosa, to często mam takie doświadczenie, że jak to trochę zostawię, a na przykład wracam do tego tydzień później, to coś, czym się męczyłam przez tydzień, da się zrobić w 3 godziny. Więc jakby jednym sposobem, że coś w działaniu jest za dużo, i trzeba się zatrzymać, jest to, jak nam to działanie strasznie nawarstwia stres i takie poczucie, że wkładamy w coś bardzo dużo energii, a niewiele z tego jest. Więc to byłaby jakaś jedna wskazówka. I wkładam bardzo dużo pracy, a nie ten, to wtedy czasami może to polegać na takim, że trzeba by złapać dystans do tego tematu albo po prostu odpocząć. Swoją drogą naprawdę wypoczęty mózg inaczej działa. Więc taki kawałek, że jakaś jest dysproporcja. A czasami jest odwrotnie, nie? Że wkłada się coś, jakoś lekko nam to poszło, lekko żeśmy to zrobili, a jest z tego bardzo dużo dobrego. I to też jest jakaś wskazówka, że więcej w tą stronę. Dla mnie też jakąś taką wskazówką a propos tej wspólnotowości jest jakieś takie moje przekonanie, że muszę zrobić wszystko sama. Znaczy, że nagle i to muszę zadbać, i to muszę zadbać, i to muszę zadbać, wiecie. I robot o 18 rękach, to myślę, że wiele kobiet w Polsce ma takie doświadczenie, bo typowa polska socjalizacja kobieca, znaczy ogarnianie wszystkiego na wszystkich frontach. I to czasem, dość często jakby są takie momenty, w których jakbym się zatrzymała, to by się okazało, że połowy tych rzeczy nie trzeba zrobić w ogóle. Jakiejś części ktoś by chętnie pomógł w zrobieniu tego, a resztę można zrobić, więc jakiś taki. Ja nie jestem na tyle naiwna, żeby myśleć, że się nie da bez multitaskingu i czasami ogarniania 15 frontach, ale taki moment, w którym jakby. No, czuję, że za dużo wzięłam na siebie i że siedzę z tym sama, to mógłby być też taka wskazówka, żeby trochę, no właśnie, trochę się zatrzymać. Zwłaszcza, że czasem potem z perspektywy te rzeczy wydają się w ogóle, co ja wtedy myślałam, że mi się to tak mnie to obciążało, albo więc tak. Musimy się trochę nauczyć delegować zadania i Tak. prosić o to wsparcie. Tutaj padają bardzo miłe słowa. Jest pani rewelacyjnym wykładowcą. Każdy by sobie marzył magistrant o to, żeby o tym, żeby mieć takiego promotora. Oni chyba doceniają. Ja usłyszałam kiedyś, znalazłam siebie na listę 10 dobrych rzeczy, które mi się w życiu zdarzyły, w sensie zdaje się. No tak, ale to. Jakby, no to jest taka fajna część tej edukacyjnej pracy, bo to też polega na chyba takim dawaniu sobie nawzajem, więc ja też myślę, to w edukacji bardzo jest i to może też jest taka wskazówka to jest takim momentem, który może pomóc, że w ogóle fajne są te doświadczenia, kiedy to ja się więcej uczę od młodszych ode mnie osób, studentów, niż że tylko ja ich uczę. Znaczy taka sytuacja trochę brania. I jak tak się udaje, to jest takie
To jest fajne, dlatego że to daje w obie strony. To znaczy, że często ci młodsi od nas też jakby bardzo doceniają to, że oni mogą coś dać. Więc ja mam takie poczucie, że w ogóle jakby dawanie robić więcej innym i jakby pozwalanie, żeby czasem to była taka odwrócona edukacja właśnie. Zwłaszcza w tych globalnych tematach, w których ta młodzież bardzo dużo wie i młodzi dorośli też bardzo dużo wiedzą. Więc czasem jakby, no właśnie, że czasem dawanie polega na braniu albo odwracaniu tego. Więc to jest takie fajne, że można się uczyć czasami od swoich uczniów. To jest jakiś akcent. Tak, generalnie wszyscy powinniśmy zwolnić i to by pomogło też zmianie klimatu, bo zmiana klimatu jest bardzo związana z taką nadkonsumpcją, nadprodukcją. Wszystkiego jest za dużo, jeszcze więcej i jakby. I niektóre pomysły mitygacji zmiany klimatu i ograniczania polegają na takich pomysłach idących w stronę, na przykład, że moglibyśmy krócej i mniej pracować, a ten czas, który jest na tym oszczędzany, mógłby być wykorzystany na robienie rzeczy wolniej. Bo jak się robi rzeczy wolniej, to można je też robić ekologiczniej. W sensie, jak się bardzo śpieszę, to muszę odrzutowcem albo samochodem, bo piechotą i na rowerze jest wolniej. Ale że jakbyśmy mniej pracowali, to byłoby to dla świata lepsze i być może wcale nie bylibyśmy mniej efektywni. Też na pewno dotyczy edukacji, w której nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Więc to jest mniej, znaczy więcej. Bierzemy sobie to do serca, mniej znaczy Dobra. więcej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jeśli jeszcze mają Państwo jakieś pytania, to jest ostatni moment na to, żeby je zadać, bo za chwilę zamykamy nasze spotkanie. Spływają podziękowania. Ja ze swojej strony też bardzo serdecznie dziękuję dr Magdalenie Budziszewskiej za ten niezwykle inspirujący, wspaniały wykład i za Państwa obecność. Jeszcze takie dwa słowa. Prawdopodobnie proszę się spodziewać dziś wieczorem lub prędzej to jutro takiego krótkiego posttestu mailem. Wyślemy kilka takich pytań dotyczących dzisiejszego spotkania. Bardzo będziemy wdzięczni za odesłanie ich nam. Postaramy się również dosłać Państwu prezentację ze wszystkimi linkami. Doktor Magdalena Miszewska się zgodziła na to, żeby udostępnić tę prezentację. Tam znajdą Państwo wszystkie te materiały, zwłaszcza nasze klimatyczne ABC, co może być naprawdę wspaniałym źródłem wiedzy. Tak więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za obecność podczas całego Tygodnia Edukacji Globalnej, całego festiwalu. Z częścią do zobaczenia jeszcze jutro podczas gry, która w ramach festiwalu się odbywa. Spokojnego wieczoru, zwalniamy wobec tego na dzisiaj i przechodzimy w tryb odpoczynku. Dziękujemy i do zobaczenia.